Tutaj również prokurator złożył, składam niniejszym, wnoszę o dopuszczenie dowodu z wydruków spisów umieszczonych na profilu ośrodka monitorowania zachowania rasistowskich ksenofobicznych w Warszawie dotyczących... Proszę o spokój! Szymona Fiała na trzymania przez oskarżonego kontaktu z organizacjami o charakterze ksenofobicznym na Nacjonalnym Instytucie Rosyjskim z zezwoleniem ruchami antyszczepionkowymi, utrzymanie kontaktu z organizacjami i osobami, których działalność zostaje zainteresowana są specjalnie, utrzymanie kontaktu z wielokrotnie za przestępstwa dla rasistowskich ksenofobicznych Wojciechem Olszańskim, przewodniczącym pseudonim Jaszczur, ponieważ nie wpływ na ocenę zachowania poczynnika zerwy Szymona Fiała polegającego na przechowywaniu dokumentów niejawnych wytworzonych w Wojsku Polskim na lotnikach prywatnych. Zresztą ten wniosek dowodowy oddala, bo nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Proszę Państwa, proszę stron. Czy strony mają jakieś wnioski przed zamknięciem przewodu sądowego? Proszę sądu, chciałbym podyktować wniosek o... wniosek dowodowy na okoliczność naruszenia moich praw strony, w tym domniemania niewinności. Po pierwsze, prokurator Sławomir Stępniak wszczął postępowanie o przestępstwo ścigany na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, kiedy zastosowano już wobec mnie środki dyscyplinarne przewidziane w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. Było to postępowanie APO 1 łamane na 2021. W toku postępowania przygotowawczego ani w toku śledztwa nie wzięto tego pod uwagę, co spowodowało pogwałcenie przepisu artykułu 658 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, który mówi, że prokurator wojskowy odmawia wszczęcia postępowania. Przerwę panu. Jaki wniosek dowodowy chce pan złożyć? Czy żąda pan dokonania przez sąd jakiejś czynności? Tak, wysoki sądzie. Tak, słucham. Chciałem dokonać po prostu emfazy do mojego wniosku. Żądam natychmiastowego zastosowania przez sąd artykułu 304 KPK paragraf 1 w związku z artykułem 119 dyskryminacja, artykułem 212 kodeksu karnego zniesławienie oraz artykułem 216 kodeksu karnego, znieważenie osoby. Dobrze, wnoszę, a jakieś czynności, tak? Wnoszę, aby sąd tak zweryfikował prawdziwość stwierdzeń, na które powołuje się prokurator oraz którymi posługuje się niesławna fundacja Omzrik w celu szkalowania mnie. Wnioskuję również o przekazanie protokołów tej rozprawy oraz załączonych przeze mnie pism jako skargę do prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie na działanie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie i Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Działby Spraw Wojskowych wraz z wnioskiem o wykluczenie prokuratora Sławomira Stępniaka z moich spraw z uwagi na ewidentną stronniczość i złamanie moich praw jako strony. Samo posłużenie się taką informacją jako dowód w sprawie sądowej w celu przekonania wymiaru sprawiedliwości co do mojej rzekomej winy uważam za ostateczne zwieńczenie upadku jakiegokolwiek postępowania karnego przeciwko mnie. Wniosek wraz z uzasadnieniem chciałbym złożyć w formie papierowej. Dobrze. Wraz z załącznikami. Proszę. Tu też załącznik mail.